Anna Kusy-Kłos, wójt gminy Widuchowa. Przed nami, mieszkańcami Widuchowej, piękna inwestycja. To budowa platformy obserwacyjno-widokowej na Górze Słowiańskiej w Widuchowej. Widuchowa zwraca się w kierunku Odry, zwraca się w kierunku wartości, które mamy, wartości przyrodniczych. Próbujemy eksponować to, próbujemy zachęcać ludzi, aby odwiedzali nasze miejsca, ale bez atrakcji, które moglibyśmy zrobić, nie przyciągniemy tutaj rzeszy turystów. W związku z tym zrodził się pomysł budowy platformy. W związku z tym spotkania z parkami krajobrazowymi, które przede wszystkim dziękujemy im bardzo za ogromną współpracę, za wsparcie i za pomysły, za to, że dowodzą w realizacji tego projektu, jak również Nadleśnictwo Gryfino, na którego terenie, to działka właśnie Nadleśnictwa Gryfino, powstanie ta platforma. Cóż, piękny obiekt, niekonwencjonalny, w naszym rejonie takiego obiektu nie ma. Myślę, że zainteresuje i naszych mieszkańców, jak również osoby, które będą przyjeżdżały z zewnątrz, aby móc piękną panoramę Widuchowej obserwować z platformy umieszczonej na Górze Słowiańskiej. Drodzy Państwo, usytuowanie naszego przedsięwzięcia planowane jest na Górze Słowiańskiej. Jest to góra o wysokości 72 metry ponad poziomem morza. Jest to działka 422 w obrębie Widuchowa. Do tej pory niestety miejsce bardzo zaniedbane, niszczone. Wielokrotnie można tam było znaleźć bardzo dużo odpadów, śmieci wyrzucanych przez nieodpowiedzialne osoby. Często mieliśmy do czynienia z podpaleniami, wypaleniami tego terenu. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać to miejsce z cudowną panoramą w inny sposób. Po pierwsze, zagospodarować jako atrakcję turystyczną. Po drugie, zminimalizować złe działania tych, którzy podpalają, którzy śmiecą i zachęcić tą inwestycją do tego, aby to miejsce stało się świetną atrakcją Widuchowej. Tu, drodzy Państwo, mamy proponowaną drogę dojścia do platformy. Platforma na wzniesieniu, zaznaczam na dzień dzisiejszy, są dwie drogi dojścia, bardzo ekstremalna, to jest droga od tej strony. My będziemy robić dojście bardziej łagodne, aby dostępność dla osób starszych, dla dzieci była również możliwa. I wizualizacja tego miejsca, wyniesiony okrąg, z miejscami do spoczynku. Jednorazowo na platformie będzie mogło być około 40 osób i podziwiać piękne widoki panoramy Widuchowej. Tu ogromne zaangażowanie również przy tym projekcie pana marszałka Jarosława Rzepy, za co serdecznie mu dziękujemy, bo to przy współpracy z panem marszałkiem, z parkami i z nadleśnictwem udaje się doprowadzić do końca ten projekt 31 października. Do 31 października składane będą wnioski o środki z Interreg 5A. Jeśli uda się pozyskać, to ta platforma w Widuchowej już w 2018 roku będzie zachęcała turystów do przyjazdu i mieszkańców do podziwiania tego, co nasze, co piękne.